Elo, elo, z tej strony Kamil Blania. Dzisiaj sobie gramy Hands of the God. Link do gry oczywiście znajduje się w opisie. Jest tam też link do jakiegoś giveawayu, gdzie macie szansę wygrać karty. Oraz jest też informacja o turnieju, gdyby ktoś chciał się nimi zainteresować. To tak, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, grałem Geneszą, czyli tym bogiem słoniem. I bardzo dobrze mi szło. Mam szaliczek, bo jestem leciutko chory, to już pewnie wiecie. I generalnie ostatnio przestało mi nim iść, więc przestałem nim grać. Ale sobie tak myślę, żeby powrócić do Odyna, co nie? Odynkiem sobie graliśmy gdzieś tam chyba w pierwszym odcinku, czy jakoś tak to szło. Ja myślę, żeby do niego wrócić, ponieważ to jest bardzo fajna postać i bardzo dużo osób tą postacią gra faktycznie, to zauważyłem. No i my też spróbujemy sobie nim zagrać. Może nam się poszczęści, a może nam się nie poszczęści. Zaczynamy. Zagramy sobie dzisiaj z bogiem zombie. Generalnie już jedną rundkę sobie grałem właśnie Odynem, aczkolwiek szkoda gadać, takie głupoty porobiłem tam, że po prostu tego da się do wyrzucenia tylko nadaje. Dobra, co my tu mamy? Nie, no zapomniałem to wygnanie. To nie ostatnio mi zadziałało, przez tą kartę przegrałem ostatnio generalnie. Co nie? Taka karta, zapomniałem ją zmienić, miałem ją zmienić i zapomniałem. No, on pewnie będzie zombie tworzyć, co nie? Tak obstawiam. No dobra. Skoro tak chce się bawić, to też będziemy się tak bawić, co nie? On będzie tworzyć zombie, ja mogę tworzyć wojowników, więc tutaj akurat tą mam przewagę. Ta mapa jest chyba wredna, tak? Jeden zginie, zyska. Jeden... Aha, rozumiem. Dobra. A dajmy to. Zobaczymy teraz, co nas zrobi nasz wojownik tutaj. Czy jakoś sprytnie do tego podejdzie. On tworzy zombie, co nie? Tutaj mamy o tyle plus, że my jesteśmy łucznikami. Łucznicy będą mogli z daleka tych naszych wojowników, tych naszych zombie ściągać. I co on zyskuje? Zyskuje 1 i 1, co nie? Tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Daję wszystkim jednostkom plus 2. Czy ja go dosięgnę? A tym nie dosięgnę go jeszcze. Nie wiem, czy to mam używać już. Jak myślicie? Masz rację, powinniśmy najpierw go zaatakować, bo teraz nie ubije jeszcze. Nie pomyślałem troszeczkę. Ale zobaczymy, co teraz zrobi nasz tutaj gracz, co nie? Nie wiem, czy to było dobre zagranie, mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy teraz, jak on się zachowa. Zadaję 2 obrażenia. No, nie fajny, bardzo niefajny bóg, muszę przyznać. No, ale będziemy mogli go łatwo zniszczyć, jeśli się faktycznie uda. Zobaczymy, obrażenia, wzrok, to wiadomo. No i co on teraz wymyśli sobie, co nie? No, dosyć mocne obrażenia daje. A, się uciekł tak, żebyśmy mogli mu nic zrobić. Zobaczmy, jakich mamy postacie. Czy możemy tutaj coś działać takiego, you know, inteligentnego? Chora możemy co najwyżej przywołać. A Frey nie możemy. Ucisza jednostkę wroga. Dobra.
Dobra, to uciszymy go. Tego zniszczymy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Dobra. Przynajmniej nie będzie się wzmacniał, to jest jego, to jest duży ten, duży punkt. O kurde. Nie pamiętam jaką niby miał umiejętność, chyba nie miał żadnej. A, że był wzmocniony. Dobra, to zadajmy obrażenia. I temu też zadajmy, żeby już się pozbyć tutaj tych wojowników raz na zawsze, a jednocześnie już zaatakujmy naszym potężnym torem. Dobra, no i teraz ten tor staje się troszeczkę potężniejszy, znaczy on nie jest może jakiś mega silny, ale se jest, powiedzmy, co nie? Freja jest bardzo potężna, ale ona się nadaje, kiedy dużo już jest wrogów nam na mapie, to tak, na razie pan zombie nie daje sobie rady, bo efektywnie niszczymy wszystkie jego jednostki zombie, co nie? I nie może użyć żadnego, praktycznie żadnego zaklęcia, które pozwoliłoby mu... O kurde, ale poleciał teraz ostro. Może dawać zaprzyjaźnionym, to jest bardzo fajna postać. Co nie? To jest bardzo fajna postać. To tak, no ten mi się wojownik co najmniej nie podoba. To sobie z nim nie będziemy zadzierać. Łucznika w sumie możemy strzelić w niego. To żaden problem. Czy Tora chcemy ryzykować, żeby Tor? On ma aż dwa ochronę. Czyli zero obrażeń mu zadam. Nie no, trzy, bo on do mnie podejdzie. Jedno obrażenie mu zadam raptem. Myślę, co by tu, jakby to rozegrać, co nie? Tak sprytnie. Właśnie się zastanawiam, czy Thor... I tak łatwo by mi zabili Thora? Aż smutne by się to zrobiło, co nie? Potrzebuję jakichś lepszych zaklęć, tak mi się wydaje, to byłoby najlepsze. Dobra, tego... Bez problemu go zniszczył. O kurde, nieładnie, że takiego przeciwnika stworzył. Dobra, chyba będziemy musieli Freję stworzyć. Dobra. Daj zaprzyjaźnione jednostce 2 na 2. Czy jest taka jednostka? No to tak średnio. Mogę tego też stworzyć, co nie? I on wtedy będzie miał ochronę 2 i będzie potężny generalnie. Możemy też Freję stworzyć. Nie wiem, czy się opłaca. Zadaję 2. Chyba się nie opłaca. Tego stwórzmy. A, już nie mogę tego użyć. Dobra. No to co? Chyba lecim, co nie? Dobra, lecimy, co tam? Kurde, przecież nie będę stać jak ten głupiec. Co nie? Dobra, wydaje mi się, że tutaj elegancko pokonamy tego pierwszego wroga. Jak widzicie, no, on próbował, ale jednak ja mam więcej, aktualnie mam więcej przeciwników na...
na mapie, co powoduje, że... no jednak, o, zabije mi rycerza. No zabije, no trudno. Niech sobie zabija. Generalnie ma 1 HP i no teraz to już go zabijemy bez problemu. Więc tutaj o to nie musimy się przynajmniej martwić. No i tutaj już nasz przeciwnik znowu zaczyna tworzyć zombie, co nie? Co on chce z tymi zombiakami zrobić? Na pewno chce mnie w jakiś sposób zniszczyć, ale nie wie, że niestety cokolwiek zrobi, no to nic mu to absolutnie nie da. No nie, no tym zaatakujemy, łucznikiem zaatakujemy. Co on tu chce zrobić z tym? O, sam się zabił? Naprawdę? Co on takiego zrobił? Nie będące z twojego cmentarza. O kurde, to było takie... nawet całkiem ten... Żeby Freya, patrz, możemy zrobić tak i wtedy Freya będzie miała szarżę. Chociaż wiecie, co ja chcę zrobić? Ja sobie tak myślę, to tak. Tego sobie elegancko tu zniszczymy. I zrobimy tak. Ile ona daje? Patrzcie, daje to tyle. Ona sobie zniszczy tego. Co nie, ten sobie zniszczy tego, żeby już nie przeszkadzał. Co my tu jeszcze mamy? Możemy tą stworzyć. Nie wiem, czy to nie jest całkiem nie jest takie głupie generalnie. Myślę sobie, czy może lepiej to na razie stworzyć, czy trzy mi zostaną wolne. No nie, lepiej mieć już taką postać stworzoną, co nie, tak mi się wydaje, na wszelki wypadek. O, już nie mogę, już wykorzystałem wszystkie punkty, dobra. Zobaczymy, co teraz robi nasz przeciwnik. Nasz przeciwnik jest... wow. No, generalnie jeśli użyje zaklęcia jakiegoś... użyje zaklęcia zniszczenia zombie, zdał radę, zrobił to. No trudno. No trudno się mówi. Generalnie sprawa wygląda tak, że... nie wiem, czy zauważyliście, ale kamień jest już na bardzo słabym poziomie, więc... tak naprawdę, może mi się uda tutaj całkiem dobry pożytek zrobić z naszych postaci. Generalnie tak, zróbmy sobie ten kamień runiczny, żeby on tu już był. No i tak. Może se polecieć, może se polecieć. No. Co by tu se zdziałać, co nie? Dobra, zróbmy sobie tego na spokojnie, niech se poleci tu. Niech se zaatakuje ten kamień. Niech se poleci tu. Jak to wygląda generalnie? Dobra, stwórzmy naszą postać. No i co dużo mówić, no. Nasz kamień, nasz przeciwnika, kamień przeciwnika leży, jest po prostu poskromiony. Krótko mówiąc, poddał się, wygraliśmy. Sorka, że tak mało komentuję, ale po prostu byłem tak zirytowany w poprzednim meczu, gdzie popełniłem karygodę. Widzicie, i grałem Odynem. No i widzicie, Odyn to jest całkiem, kurczę, dobra postać. Ja dopiero z nim niedawno tak gram, wydaje mi się, trochę bardziej umiejętnie. Ale już teraz powiem wam, że muszę jedną rzecz odjąć od niego. To jest karta, która się nazywa, która ostatecznie mi się nie przydała, a przez nią przegrałem. To jest bardzo fajne. To jest, o, to. Przez tą kartę przegrałem i tą kartę odejmiemy, weźmiemy sobie kogoś innego. Na tej wrogowej kamień, nie. Odporność, obrażenie zwrotne. To jest jednak fajne, takie, ale nie jestem przekonany, czy to warto. Czy nie warto w jakąś jednak, czy nie warto może jednak w jakieś postacie zainwestować? O, może w to. Zadaje 2 obrażenia max 2 losowym postacią. Albo ustawię zdrowie jednostki na 1. Też całkiem fajne. O, to sobie weźmiemy. Takie potężne, wydaje się, że być potężne zaklęcie generalnie. No dobra. I teraz dopiero lecimy na rankingowy. Kolejna gra Odynkiem. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Zobaczymy, czy tym razem rozkminimy, rozwalimy naszego wroga na łopatki. Ach, coś czuję, że to będzie pogrom. Coś czuję. Mam dobrą pasę, więc mam nadzieję, że mi pójdzie. Rozwalimy wroga na łopatki. Rozwalimy go.
raz i jego łopatki rozwalimy go na łopatki. Pu, 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 zostaną z niego same. Nie wiem, brakuje mi rybów. Dobra, Bellona. Bellona się charakteryzuje tym, że ona ma zaklęcia dużo takich chyba leczniczo-ochronnych. Muszę zobaczyć, to nam przesuwa, a ona przesuwa. Czyli możemy kłaść jednostki za blisko siebie. Musimy być ostrożni z tym. Dobra, to ona odkrywa nordyckiego boga. Otrzyma on 2 plus 1. Odkrywa nordyckiego boga, otrzyma on... No dobra, niech będzie. No dobra, i zaczęło się. Co nie? No i tutaj znowu będziemy musieli bardzo ostrożnie grać. On jest bogiem, co nie? To jest fajne w sumie. I ten też jest bogiem, co nie? Będziemy mogli zastosować to, żeby ten został wzmocniony. No ale myślę, że zaczniemy standardowo naszą taktykę od takiego prostego ataku. Nie będziemy się tutaj za bardzo ograniczać. Pod tym względem przynajmniej. Jedno jest pewne, musimy ostrożnie uważać, gdzie stawiamy jednostki. Nie mogą koło siebie być stawiane, przede wszystkim. To jest taka jedna pierwsza reguła przy niej, bo ona może przesuwać jednostki, więc musimy tutaj być bardzo ostrożni. Może na przykład zakuć łańcuchem dwie jednostki i po prostu je z ogromne obrażenia zadać. Wiem, bo grałem tą postacią, pewnie pamiętacie. Możliwe, że ci, co oglądają, to pamiętają ten odcinek. Więc musimy być naprawdę bardzo ostrożni. A, mój róg! Zapomniałem dać koniec tury. Dobra. Hi. Przywitam się. Niech powiem, zobaczmy, czy odpowiem mi cześć. Co mamy? Dobierasz ten. I taki ziomek jest. Taki ziomek jest, to nie? Taki ziomek, no. No i co ty mi ziomeczku tu oferujesz? No tak, jesteś jaki jesteś, no. Co tu dużo mówić? Jesteś jaki jesteś. Chyba źle to zrobiliśmy. Znowu popełniłem błąd. Nie, jakim ja jestem debilem czasami, tak sobie myślę. Chociaż nie, dobra, naprawdę da się to naprawić jeszcze. No dobra, to nie wyszło tak źle. Możemy jeszcze mu zadać obrażenia i też stworzymy sobie kolejnego wojownika. Więc jest całkiem fajnie. Całkiem fajnie, tworzą nam się tu potężni, bo tworzy nam się niezła armia. A w taktyce Odyna polega na tym, żeby właśnie tą armię tworzyć. On ma taką taktykę właśnie na armię. Naprawdę? O kurde, on się tak blisko... O nie, zniszczy mi go. A ja specjalnie myślałem, że go tak postawiłem, że ten... Ja cię kręcę, ale z siupa. A myślałem, że on jest tak postawiony daleko, że nie, nic się nie stanie. Tylko na odległość. Ajajaj, nie podoba mi się to w ogóle. Kurde, macie. Taka dobra taktyka była, co nie? To nie, kurde. To nie, siupa jak się patrzy. No, siupa jak się patrzy, kurde. Idź tu naprzód. Dobra, ci śpią. Nordyckiego boga. No nie, no to zmarnowana okazja generalnie. Dobra, nie będziemy się wygłupiać. No dobra, zobaczymy, co teraz zrobi nasz ataki zwarcie. No, będziemy musieli go na odległość po prostu załatwić i tyle. Co on ma takiego? Zobaczmy. Jakie on ma umiejętności? Przylog... O kurde, już! Nie. I to wszystko przez to, że znowu to samo. Znowu jeden błąd popełniłem. I już się zaczyna. Och, no, nareszcie, dobra. Tego zniszczyliśmy przynajmniej tyle. Wow. Co my tu mamy? Możemy go w łatwy sposób zniszczyć.
No możemy go Jimmy zabić tak po prostu, co nie? Ewentualnie go zostawić w spokoju i mieć wyrąbane. Też jest jakaś opcja. Albo go wzmocnić 2 na 2. Jak myślicie? Właśnie się zastanawiam, czy wzmacniamy go i ten, czy sedarujemy. Dobra, i oleczko. No dobra, zobaczymy, co teraz zrobi nasz przeciwnik, co nie? Bo nadal mamy bardzo dużo postaci na mapie, co nie? I zobaczymy, co teraz zrobi nasz tutaj przeciwnik, czy będzie próbował coś z tym zgrać, czy będzie próbować jakoś sobie poradzić z tym niezwykle trudnym problemem, jakim jest czterech wojowników na mapie. No zobaczymy zaraz, co wymyśli takiego. Fakt, jego kamień jest mocno osłabiony. Na tym polega. No, tworzy postać. Dobra, i to jeszcze na odległość, która bije. No dobrze. Będzie chciał tego zniszczyć na bank. Tak mi się wydaje. Jeszcze przywołuje sadzonkę, co nie? No nie fajnie. Generalnie nie fajnie. Zróbmy sobie tego. Ataki zadają obrażenia celowi i wszystkim przylegającym wrogom. Ten jest fajny. O, miło. Nie wiedziałem, że tak to działa. Dobra, czy warto go zniszczyć? Myślę sobie, przywołuję sadzonkę. Wiem, że przywołuję sadzonkę. Dlatego właśnie się zastanawiam, czy warto, czy może się skupić na kamieniu totalnie. No nie, może nie mogę tak za bardzo tego zostawiać, kurde. Aha. Sylvanusa. Co nie wiem, co to jest Sylvanus. Dobra. O kurde, tak to działa? Nie wiedziałem. O kurde, no to sobie super, straciłem sobie mnóstwo ziomków, nie wiedziałem, że tak to działa. Że sadzonka musi zostać zniszczona. No to niezłe jajca. Dobra, teraz będziemy już wiedzieć przynajmniej, jak to działa. No to śmieszki. No to śmiesznie się porobiło, kurde. Ten by się przydał, jakby się ruszył, co nie? Żeby było spoko. Dobra, zróbmy go. Ten niech pójdzie trochę naprzód. Tych rozmieliśmy tutaj. Pamiętajmy najgorzej, że oni są blisko siebie, ale oni chyba muszą być obok siebie, żeby mogła połączyć za pomocą łańcucha, tak mi się wydaje. Nie możemy zapuścić do tego. Tym się nie ruszyłem, ale jestem debil. Ale debil, jakie są błędy popełniam okropne w tej grze. Ja cię kręcę, to się w głowie nie mieści. Jestem po prostu no największy. A takie ogłuszają wrogów. No i tyle by było z mojej super umiejętności.
No i super, kurde. Oczywiście. No i teraz zaczęła się robić jazda już, bo żeśmy zmarnowali tyle wojowników na tą sadzonkę. No, że, no, no i super, kurde. No i pozamiatane. Se pograne. Gratulacje, Baduszu. Jesteś najgorszym ten z możliwych osób. Dobra. Dobra, co my damy? Szarża. Szarża i tak mam. Tak, zyskuję. Myślę sobie właśnie. Czy da radę jeszcze coś tu zdziałać? Generalnie tak. 9 obrażeń bym musiał zadać temu rąbanemu kamieniu. A boję się, że nie dam rady. Ten i tak ma szarże. Ile on ma ten wytrzymałości? Dobra, luz, lecimy z tą. Lecimy z sadzą, z tą, jak to się nazywa, z kamieniem przywołania. Może uda nam się go zniszczyć, a może nie. No już, nisz go, no. Chociaż powinienem, źle może zrobiłem, może powinienem zabić tego. Ejaj. Taktyka bardzo, bardzo taka. No nie podoba mi się generalnie, co ja tu odwalam. Zostaje przywołany w ukryciu, ale go widzę. Dobra, generalnie zamiliśmy. Kurde, za dużo błędów. Jestem po prostu... No... Wszystkie zaprze... O nie, o nie. Dobra, dupa, zrąbaliśmy. Przegraliśmy, to jest już przegrana. Na pełnej linii. Kurde, no po prostu, nie wiem co mam powiedzieć. Zrąbaliśmy i tyle, no. Zrąbaliśmy i tyle, no i dupa, kurde. No i zrąbaliśmy, taka... Tacy już jesteśmy, jak widać. Wiesz, nie mogło być inaczej, no. No dobra, niby 7 mu do zniszczenia zostało, co nie? Tak generalnie to jest... bardzo dużo. No i co, zabijesz moją uczniczkę? Ten zabije na bank moją uczniczkę. W sensie, bo ona może dawać zaprzyjaźnionym, o właśnie. Ajajaj. Złączy łańcuchem, potem rozerwie, tak będzie, zobaczycie. No już, zabij mnie, no. No i co ci to dało? No już, dobra, wiem co to dało. Pozdrawiam. No i to tyle by było, jeśli chodzi o moją wygraną. Dziękuję państwa, niestety jestem głupcem. Jeśli chodzi o granie Odynem. Więc jakby za dużo błędów popełniam, co nie? Może im była dobrze, szło mi na początku, ale potem... kulminacja błędów spowodowała, że no to, że to się nie mogło udać, no. Po prostu świecie, to się nie mogło udać.
it all. No nie mogło się to udać i tyle. Tego zabijmy. Dobra, no będziemy próbować walczyć generalnie, co nie, może się uda. No proszęż ty. No i tyle by było, jeśli chodzi o moją super, ekstra, ultra postać. Teraz ten pójdzie i go zabije, no i tyle. Dobra, podziękował, przegrałem. Podziękował państwu. Przegrałem, no trudno, już nie ma co. Nie mam już kart, niczego już nie mam. Nie zniszczę ich wszystkich, co nie? Kilka, znowu ta sama sytuacja, że popełniłem po prostu za dużo błędów. Jakbym nie zaatakował sedzonki wtedy, to ten kamień miałby o wiele mniej obrażeń. Może wtedy udałoby mi się wygrać inaczej, może by to się potoczyło po prostu wszystko. A tak nie wiedziałem, że ta sedzonka to odnawia się jakby, bo jestem głupi, to nie wiem. Więc, no, wyszło jak wyszło, co nie? Dobra, nie ma co, poddajemy się. Bo to jest już, znaczy no mogę próbować, co nie, ale no co, ten już nic nie może zrobić. Nie, to nie ma sensu. Niestety przegraliśmy tą minutę. Dobra, jak widzicie, grałem sobie w dzisiejszym odcinku Odynem. No niestety jestem Odynem. Jeśli chodzi o Odynka, to tak trochę słabo sobie pograłem tym Odynem. No ale próbowałem, no nie potrafię nim grać. Geneszą szło mi lepiej, innymi postaciami czasami idzie mi lepiej. Cały czas się uczę. No, głupie błędy popełniam i tyle, no. Co tu dużo mówić. Dobra, mam nadzieję, że mówiłem chociaż z sensem, bo mam wrażenie, że dzisiaj przez to, że mi gardło boli, to gadam bez sensu. Dobra, to byłoby tyle. Eloszka, elo, elo!